Znajdzie już. Idę z drugą switchą. Ile to trwało? 4 minuty? 3? No chyba nie. Nawet mniej chyba. Chyba 2 minuty. Tego możesz nie wrzucać, Kiur. Ja już usunąłem. Już usunąłem nagranie z tamtej gry, bo dwuminutowe to raczej bez sensu. Ale kilka nagrań już mamy. Każdą grę też oddzielnie nagrywam, mistrzu. Na zasadzie, że będę mógł wybrane gry wrzucać, a nie koniecznie wszystkie. Na wieżę idziemy, ty mistrz poleci sobie w chuja i poleci w miasto. To on ma jakiś wybór? Mogę powiedzieć w chuja. W końcu on jest mistrzem. Ale to on ma tylko pancerzonych, to... No to nie byłoby lepiej, jakby poleciał w chuja i poleciał w miasto. No właśnie, to nie chodzi, że lepiej by było. Kurwa, 7-12. Po co ci 12 była? Bo lubię kawalerią rozpocząć z 12. Jaki fetysz? No, jest droga, jest szybkość. A nie patrzyłem, kto jest po drugiej stronie. Nie. Ich specjalne, no. Jakieś tam party dwuosobowe i tyle. Dwie farty, a 8 random. Żadnych planów chyba tam nie było. Nie widziałem. Weather play. Co? Chyba cisza go odbija. Raptor tego nie wytrzymał. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Czy coś się stało? Czy po prostu co wiecie? Miejsce, a jedna mi idzie i idą drogą. Serio. Yours to command. By your command. Follow me. Orders understood. By your command. A cieszę się. Form wedge into wedge. Form wedge. We await your command. Ride out! Ready for orders. Cavalry, on me! By your command. Co to jest? Legionary zwykli. Cavalry, move out! Jest to jednych naukowy, coś w sumie. Stop! Dobrze, żeby to był generał, to sobie naukowy. Ready for orders. Same to mamy. Kurwa, pusty. No, we await your command. Przyzwyczaiłem, że zawsze te 9 oddziałów kawalerii stoją. Nie te tiery. Dobrze, może więcej w mieście jest w takim razie. Poczekajmy, jak przyjdą do nas na wieżę. We have drawn fast blood! Press the advantage! No w mieście też ich nie widzę. A jest Hero i Redstone, ale coś daleko. Się gości mnie. Understood! Oni środkiem szarżują w mieście. O, dobra, jest skisany. Torues idą? O nie, mamy Hana po swojej stronie. Będzie tu? Nie, bo grę grykami. Ja mu panie coś wstawię. Kurczę, to jest Leonidas. To jest jakiś 12 na 3. O, jeszcze piąty przyszedł. Fajnie. Szkoda tylko, że oni wystraszyli tego Leosia. Kurde, a ja musiał mieć Avengers 10. Już tam jadę. Ja go spróbuję okrąć. Sobie tu poradzę ze mnie. Nie, ten plan cały plan popsuł. Tak, jedna jednostka mi zwiała. Szybko, a i tak już nie ma. Oni blokują na tym. No wiesz, to będzie ciężko, więc nie wyjdę miasta. A co jest, kurwa, sobie? No strasznie mi szybko pocisnęli, no, taka przewaga liczebna. Jeszcze jakiś gość Germanicusem przegrał z
Mitadesem na Tuerosach. Nie wiem, jak ten gość to zrobił, ale musi mieć talent. No dobra, no mnie w każdym razie zmierzy i obroną przypadł. Nikt praktycznie ze mną nie poszedł. Gdybyś tam wbił do miasta, jakbyście mieli ładne szarże w plecy. Ciekawe, jak też moi by sobie poradzili, gdybym miał ich na maksu ulepszonych. Dobrze, o wiele wolniejszych. W takiej sytuacji to właśnie by wolał mieć taką konfigurację. Musielibyście super, super, super szybko zająć ich bazę. To powiem, że topowo. Dlaczego Kjur tak w łedżach siedzisz dziwnie, co? Barysz, uszalej tych łuczników, dawaj na ich bazę. O kurwa, się wysypię w tym mieście. No są gotowe, żeby to zdekapować. Dużo poleciało na naszą bazę. Dwóch gości, było ich tam pięciu. Trzech gości idzie na naszą, czyli dwóch mogło się wrócić jeszcze. Kjur zawsze może ich spowolnić, w razie czego. Kjur ma sporo KP, wiesz. Na pewno 9 jednostek tam jest. Było 15 jednostek w mieście. Myślę, czy ich od frontu atakowali, ale nie, bo ja tam spłynę momentalnie. Ja obie... What the fuck, Han? Co za idiota, patrz co on zrobił. Ale dobra, zakapowaliśmy. Co zrobił Han? No zamiast zablokować kawalerię, która mogła zdekapować, to ją przepuścił na środek kapa. Mieliśmy farta, że wiesz, o tam pół sekundy nie zdążyła, nie? Nawet nie wiem, czy jest sens rzucać to gdziekolwiek.